Ale co on robi? Witam, witam wszystkich. Dzisiaj troszkę inaczej. Jak widzicie, jestem nad oceanem. Takie są plany moje na 2014. Troszeczkę zaczerpnąć tej wiedzy, troszeczkę zacząć łowić w oceanie. Jakiś troszeczkę innych rybek. Jakieś makrelki, jakieś ryby dorszowate, płaszczki, nie płaszczki. Może czasem na rekina wypłynę. Także 2014 taki plan wędkarski na to. Żeby troszeczkę tej wiedzy zaczerpnąć. Widzicie, tu jest taki zjazd, troszkę śmieci jakieś nawiało, sztorm straszny był przez ostatnie dwa tygodnie. Wiało, padało, jak widzieliście na wcześniejszych filmikach, stan wody jest bardzo wysoki na dzień dzisiejszy. Także widzicie, o, to jest dopiero tylko zatoczka. Tam dalej jak się wypłynie, no to może być ciekawie. Zobaczymy. Łódka zakupiona, już jakoś stoi, już jakieś 4 miesiące pod domem. Także będzie okazja ją tu wypróbować. Nigdy wcześniej nie, znaczy łowiłem, ale sam nigdy wcześniej nie wypływałem na ocean. Także pierw muszę się troszeczkę dowiedzieć na ten temat. Wiem, że to wszystko zależy od pogody. Przykładowo przy takiej jak dzisiaj, to raczej chyba się nie da wypłynąć. Chyba, że jest naprawdę duża łódka. Dobra, ale mniejsza z tym, to wtedy to w późnym terminie się do tego dowiem, w późniejszym. Mamy nowy rok, chciałbym wszystkim złożyć wszystkiego dobrego w nowym roku, spełnienia marzeń na rok 2014. Ogromnej ryby, żeby każdy wyciągnął. Pieniądze nie to nieważne, zdrowia, żeby najważniejsze to zdrowie, żeby każdemu zdrowie dopisało. Nie musiał mieć żadnych operacji, tak jak ja. U mnie jakoś jest dobrze. No, to by było tak... na tyle chyba, myślę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jak już wcześniej mówiłem, będzie troszeczkę innych filmików z oceanu. Ale będą też i z jezior i z rzek tak samo, także... jezior i rzek nie zostawiam. Jakoś tam. Kolejny mój plan na 2014 rok jest to zmiana dziedziny sportu, czyli ze sportów siłowych przejdę na chyba taki jest plan, na kulturystykę. Chcę się w tym sprawdzić, zobaczymy jak mi w tym wyjdzie. Bym musiał zrzucić jakieś około 30 kg, żeby to jakoś tą definicję poprawić. To jest wszystko do zrobienia, jak wiecie. Sport jest dla każdego, każdy może. Ale jak to wyjdzie, to wyjdzie wszystko w praniu. Czas pokaże. To jest taki mój drugi plan. To by było chyba na tyle z mojej strony, także jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, spełnienia marzeń. Zdrowia, bo to najważniejsze. Pieniądze to same przyjdą, prędzej czy później. Także pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów i do zobaczenia nad wodą już niedługo. Myślę, że nie wiem, jakoś początek stycznia jeszcze na pewno jakiś filmik się pojawi z nadwody, jeżeli pogoda będzie dopisywała. Bo jak na razie to się nie zapowiada, jak widzicie, fala ogromna tutaj jest. Także okaże się. Pozdrawiam i na razie.